Siemanko, siemanko, z tej strony Grywciu, witam was w kolejnym odcinku z IAFC24, kariera menadżera. Słuchajcie, będę nagrywał ten odcinek drugi raz. Stety, niestety, OBS stwierdził, że mi skraszuje całe nagranie, no i nic z niego się nie dało zrobić. No. Także, no cóż, słuchajcie, powolutku, nie pamiętam zresztą, co żeśmy robili na ostatnim przez to, niestety. Natomiast powolutku zbliżamy się do końca sezonu. Powolutku zbliżamy się do końca sezonu i to, co chciałbym zobaczyć, to ile nam tutaj spotkań zostało. I tak, Lech. Później nam został ŁKS, Radomiak, czyli 3, 4, 5. 6 meczy nam zostało. Plus puchar, więc w sumie 7, to jest chyba półfinał. Jak dobrze pamiętam, czyli 8 meczy nam zostało do końca sezonu. Chciałbym to zamknąć w dwa odcinki, szczerze mówiąc. Żebyśmy mieli, skończyli sobie ten sezon i zastanowili się, co dalej. Natomiast to, co jest ważne, i nie pamiętam, czy ja to mówiłem na tym, czy na tym, co w sensie nagrywam go podwójnie, czy na tym wcześniejszym, ale trzeba zadbać o juniorów na pewno. Zobaczymy, czy ja ten sztab, tak, już sztab zatrudniłem, okej, okay, czyli dobra. Czyli jesteśmy na tym etapie, na którym myślałem, że jesteśmy, no i dobrze. Czyli nie jest tak źle, słuchajcie, Na pewno trzeba popatrzeć na plan treningowy, bo to jest to, co później mnie tam bardzo bolało. Do następnego meczu na pewno potrzebujemy wszystkich, żeby mieli kondycję, bo potrzebujemy, słuchajcie, moi drodzy, jak najwięcej powygrywać. Gdyż iż ponieważ grozi nam widmo niedojechania do pierwszego miejsca. Co mnie bardzo smuci, szczerze mówiąc. Bo liczyłem na to, że no kurna, dociągniemy to. I zamkniemy to przynajmniej na pierwszym, tak szczerze mówiąc. Przynajmniej na pierwszym. Pierwszy to był plan minimum i maksimum. No ale jest jak jest, dobra. Zrobiłem u wszystkich. U Kalmara można dać zrównoważony. Tu też bardziej skupienie, Nowak jest git, dobra. Mamy to zrobione. No i co? No i słuchajcie, no i lecimy na mecz z Pogonią. Ja sobie rozgrzeję paluchy. No i co? No i jazda, nie? Nie ma to tamto. Z Pogonią to ja chyba nie muszę robić sesji treningowej. Na pewno konferencję sobie zróbmy. Dzień dobry. Witam państwa. Słuchaj, jakie państwo macie pytania dzisiaj? Emocjonujący pojedynek z Pogonią. Czego się spodziewamy po tym meczu? No, wie pani co? Liczymy, że Pogoń da z siebie więcej. Niech ruszą dupę i chcemy, żeby pokazali, co potrafią na tym boisku. Kolejne pytanie. Waszym rywalem jest dziś Pogoń. No, wow, dziękuję, jesteśmy przed meczem. Siłą rzeczy. To będzie górą, no my wygramy, no a kto inny, proszę panią. Ekstraklasa na finiszu, a my wciąż czekamy na ostateczne rozstrzygnięcie. Wasze drużyna pewnie kroczy po awans do przyszłorocznej edycji europejskich pucharów. No będziemy walczyć do końca, proszę panią. No co ja mogę powiedzieć tam, proszę pana, bo w sumie nie wiem, kto to teraz dodaje. Kto to zadał? To ty? Czy ty? Ty zadajesz? Dobrze, dziękujemy za pytanie. Uważaj, uważaj, no. Dobra. Konferencję mamy za sobą. Nie będę robił tej sesji treningowej, w dupie z tym. Zróbmy sobie tylko ciuszki, bo to nas może pogrzebać. I zrobimy chyba w ten sposób, będzie najlepiej, tak mi się wydaje. Czy jakieś zmiany możemy zaprowadzić? Kurwa, Kovacevic. Nie podoba mi się to, że on tak średnio się odnajduje w tym kondycyjnie, w tym sezonie. Przynajmniej na tej końcówce sezonu. Ruiz. No dobra, no nic innego tutaj chyba lepszego nie mamy. Mamy tego Zendayasa jeszcze, którego można by było teoretycznie, bo on na co? Na Eśpeka może zamienić. Na Eśpeka jakiegoś mam. Na kogo go kurna tutaj dupnąć w razie czego? Zamiast Bąka może, bo Bąk zmęczony jak diabeł. No tu bramkarza nie będę zmieniał. A tak z ciekawości, czekajcie. Parady 7-5, łapanie 7-2, 7-8 refleks. Aha, czyli on ma lepsze wykopy od niego. Lepsze wykopy i taką samą... To bez sensu jest. Bez sensu jest wymienianie go tak szczerze. Jeszcze zobaczmy tu. 7-2, 7-1, 7-3, 7-3, 7-1.
7-3, 7-5, 7-8, 7-2. No nie, no dobra, no to Labrović jest dużo lepszy. To ja nie wiem, czemu tamten Chorwat to chyba był, się czepiał. No dobra, słuchajcie, dobra. Lecimy z tym meczychem, nie ma to tamto. Mamy pojedynek, jest i Grosik. No i to będzie ciężki meczyk, to będzie ciężki meczyk. No ale co? Lecimy, nie śpimy, nie? Trzeba to wygrać. Trzeba to wygrać, trzeba sobie zapewnić pierwsze miejsce w tej ekstraklapie. No, no, no. I tak ogólnie, słuchajcie, jako że zbliżamy się do końca, nieco prawda z tą serią, bo jeszcze na pewno będę chciał zrobić jeden sezon, ale zbliżamy się do końca, jeśli chodzi o Polskę versus. I tak się zastanawiam, co by zagrać i myślę nad ekstraklasowymi meczami na daną kolejkę, na przykład. Co o tym myślicie? Dajcie znać w komentarzu. A tymczasem, słuchajcie, Sanchez. Sanchez obraca się. O kurna, co on taki spowolnienie? What the hell? Dobra, na spokojnie, na spokojnie. Niepotrzebnie ja się ten rozkojarzyłem się. Kurwa, rozprężyłem się, chciałem powiedzieć, ale to chyba nie to samo. Dobra, Baran. Kurwa, no ale Baran, to nie możesz tak tracić. Panowie. No weź mu to. Zabierzesz mu tą piłkę dzisiaj. Jacku, ten piłkarz przykuwa dziś uwagę mediów. Nie, dobra, my musimy to wygrać. To jest bez pierdolamenta teraz. My po prostu musimy to wygrać. Dobra, Bukari będzie zbiegał. Bukari do Rodrígueza. Rodríguez do środka, nie wiadomo po co. I jeszcze Ruiz zablokowany, jeszcze Baran. Kurwa mać, ja pierdolę. Czemu ja to tak beznadziejnie zrobiłem? Nierozgrzany, jakiś kurna zdekoncentrowany dzisiaj. No ale cóż, no trzeba grać, prawda? Nie zawsze na każdym meczu można być skoncentrowanym. A tymczasem Pogoń w natarciu. No, Ulvenstadt. Kurna, trzeba tu bronić. Dobrze, Atajach, dobrze. I teraz wyprowadzaj tą akcję, wyprowadzaj to. Tylko on musi mieć z kim grać, a póki co wygląda to dość słabo. Dobrze, Atajach. Jeszcze, ciągnij to, jeszcze. Tak jest. Zbiegaj. Do Ruiza, ale on zablokowany na blisko. Kurna. Plan był dobry. Oj, Sanchez dupką tutaj odbija. Jeszcze Bukari z Rodríguezem. Rodríguez! I mamy 1-0. Jest otwarcie, słuchajcie, tego meczu. No ładnie. Brawo. Ale ładnie to porobili tu, co? Szybkie wyjście, cyk, strzał. Co prawda ten strzał, to ten bramkarz spokojnie mógł obronić. Nie, ale no, to jak dla mnie to nawet lepiej, że nie obronił, nie? Nawet mógłby u Buka coś fajnego obstawić. A teraz nie mogą, przepraszam. Teraz PZPN się bierze za wszystkich obstawiających. Słyszałem, że od B-klasy, że nawet jak się będzie zawodnikiem B-klasy, to nie będzie można w ogóle obstawiać, ale nie wiem, ile w tym jest prawdy. A tymczasem Alvarez przerywa tą jakże niebezpieczną akcję i wyprowadzamy kontratak. Baran do boku, do Alvareza. Alvarez! Co on kurwa zrobił? Dobrze. No dobra, no prawie dobrze. Zablokowanie było dobre, ale no właśnie. Wykonanie już takie se, bym powiedział. Dobrze, Alvarez, tak jest. Jeszcze by się przydało, żeby ktoś mu tam nóżkę wsadził delikatnie i po prostu zabrał tą piłkę, no co? No, panowie, ale to nie tak. Tak nie można. No, halo, jeszcze coś tutaj tego. Baran? O, i koniec pierwszej połowy. Zapraszamy Państwa na przerwę. No, ciężko, ale 1-0 jest. No, tylko problem jest taki, że jak się strzeli za szybko, to później trzeba tego wyniku bronić. Krupę za Kovacevicia, bo Krupa widzę, że troszeczkę bardziej wypoczęty niż Kovacevic. I Sancheza z Baranem, kurna, by tu coś przydało się pomyśleć. Bo oni wyglądają słabiutko. Tylko co, tak? I w ten sposób? Spróbujmy tak. I tak zaczniemy sobie tą drugą połowę. A jak dalej nie będą dawać rady... Co się stało z tym boiskiem, ty? Ej, rozpikselizowało mi się boisko. What the fuck? Dobra, do Bukariego. Bukari. No ale to nie tak. I coś się wydarzyło, nie wiem. Jakby...
Aż mam takiego errora lekkiego, szczerze. No dawaj, Kalmar, dawaj! No to trzeba przejmować. Gonzales! Kurwa! Panowie, panowie, ale to trzeba... To trzeba żyć, o tu Grosik już w natarciu. No nie! O kurwa, ja już widziałem tą piłkę w siatce, tak szczerze. Ja już widziałem tą piłkę w siatce i już mówię nie, no nie! Tyle czasu męczę, nie? Ale żeś to kurwa zajebiście teraz podał. Dobrze. Rodriguez. Rodriguez jeszcze przy piłce. Rodriguez. No i strata. O, ale faul był tam, dobra. Dobra, Atajach. Rozegranie na krótko. Atajach jeszcze. Atajach do Kalmara. Kalmar. Do Ruiza. Ruiz, strzał z daleka. I poprzeczka, ale jeszcze Bukhari. Brawo. Brawo. Ależ to akcja wyszła. O, Holender. No tego się nie spodziewałem, powiem wam. Tego się nie spodziewałem. Ale w ogóle coś z kolorami się stało, bo oni mają jakieś takie niebieskie włosy. Nie wiem, co tu się wydarzyło. Ależ to strzelił. Co za bramka, ależ wykonanie. Kurna, ale tutaj tak niewiele brakowało. Nie każdy by się na to zdecydował. Tak niewiele brakowało, nie? Ale ładnie zajebał z tych nożyc. No ładnie, ładnie. Podoba mi się to, podoba mi się to fest. Ale tym samym, słuchajcie, mamy 2-0. I dobrze, bo potrzebuję jak najwięcej wygranych teraz. Tym bardziej, że jesteśmy, mówię, na samym końcu już ekstraklapy. Więc wypadałoby, kurna, no dowieść ten wynik. Tym bardziej, że bijemy się w zasadzie z Legią, z którą nomen omen chyba ostatnie spotkanie bezpośrednio przegraliśmy, jak dobrze pamiętam. Że na spokojnie, Huerta do Atajacha, Atajach jeszcze do Angulo. Angulo do boku. Jeszcze Alvarez, przerzutka do Atajacha. Nie, do, przepraszam, do Huerta. Huerta. Huerta do Atajacha, Atajach. Środkiem boiska, Atajach. Do Rodriguez'a, Rodriguez. Do Ruiza, Ruiz, odwrótka. Ale chyba spalony. Gra przerwana, wszystko jasne, zawodnik na spalony. Tak jest, tak myślałem, że spalony. Kurna. Kurna. Ale akcja była dobra, nie? No tylko, że spalony, no to jest ten minus, ale no, no cóż, no, nie można mieć wszystkiego, prawda? Dawaj tego Grosika, dawaj, dawaj, dawaj go tam. Przypilnowywujcie tam ich, ja już idę tam do boku. O, a jednak nie. No dawaj tym botem, oddaj tą piłkę, no. O, jakiś faul tam był. No, ale na spokojnie, na spokojnie, no na spokojnie. No on sam, kurwa, sam straci, tylko musisz go przytrzymać. A tymczasem, kontratak, Rodriguez. Rodriguez do Ruiza. O kurna, on doszedł do tego, ja myślałem, że nic z tego nie będzie. Ruiz jeszcze będzie kiwał, ale nie ma z kim zagrać. Ruiz do Sancheza. Sanchez, uderzenie z daleka i gol! Co on zrobił? 3-0, słuchajcie, wygrywamy z Pogonią. Szansa na gola 0-11. Ależ ładnie. Ależ ładnie, Cholipka. No tak, nie, no tego meczu się w takim... Nie spodziewałem się takiego wyniku w tym meczu, szczerze. Liczyłem na to, że tu będzie, nie wiem, 1-1 może. Po tych naszych ostatnich zagraniach. Jeszcze do Ruiza, Ruiz! Kurna mać! Tak niewiele brakło, nie? Tak niewiele brakło. A jeszcze można było tu podwyższyć wynik. A tymczasem Ruiz do Huerty. Huerta i stracił piłkę i już nic z tego nie będzie. Kończymy ten mecz 3-0. A ciekawe jak statystyki. Ile mi pokazywało? 2-1. O, no to... To zaskoczenie w sumie. To zaskoczenie. A tymczasem zobaczmy, co tam mają nam do powiedzenia, albo do zapytania bardziej, dziennikarze. Słucham państwa, jak, o co chodzi? Znowu wygraliście? No, nie tak dobrze jak my grali. No, my graliśmy, więc graliśmy lepiej, prawda? No. Na jaką ocenę zapracowała sobie występem wasza drużyna? Nie wiem, zwycięstwo, nie? Wygraliśmy 10/10, jak dla mnie. Wygrana jest, 3 punkty są, 3 gole są, czyste konto bramkarza jest, czego chcieć więcej?
Macie jakąś radę dla klubu Pogoń Szczecin? A nie, nie są na naszym poziomie, niech spierdalają. Ależ to było mało egoistycznie, prawda? To wszystko, dziękuję, dziękuję, do widzenia. Dobra, mamy Lech A. Lech A. I brakuje nam 4 punkty do Legii. No z Lechem musimy wygrać. Kurwa, pytanie, czy jest szansa, żeby Legia się w ogóle... Żeby Legii się w ogóle powinęła noga, nie? Bo z kim ta Legia będzie grać? Z kim ta Legia będzie grać? Z kim ta Legia będzie grać? Zobaczmy sobie, tu nic. Z Wartą. Później będzie grała... Nie widzę jej tu. O, tu jest. Z Piastem. I z Puszczą. I ze Stalą Mielec. I z Jagiellonią. I to tyle. Kurna, powiem wam, że nie ma tam za dużo mocnych rywali. I troszkę mnie to niepokoi. Troszkę mnie to niepokoi, nie? Bo może być tak, że nie uda nam się dowieść pierwszego miejsca. A kurwa, liczę na to pierwsze miejsce, nie? Jednak, mimo wszystko. Kinunen do sprzedaży. Nie no, w tej sytuacji ja nie sprzedaję Kinunena, bo jakby nie mam zawodników, no to co mam sprzedawać? Antunia jest w pełni skoncentrowany. Dobra, a tymczasem mamy, słuchajcie, juniorków pierwszych. O kurwa. Powiem wam tak szczerze, że... Będzie ciężko coś sensownego z tego chyba wyłuskać. Tego na pewno nie chcę. Tego sobie wezmę. No na razie szału nie ma, nie? Na razie to tu szału nie ma. To nie oddało zdecydowanie to poszukiwanie. O! Jest jakiś z overallem 94 potencjał, ale... Oj, Connor Summers 55 do 73 overall teraz. I potencjał na 83. Dobra, podpiszmy sobie go. Ale szczerze nie wróżę tutaj zbyt sensownych ludzi. To na razie zostawmy. Tego weźmy. Tego wywalmy. Ten niech zostanie. Ten też nie będzie miał dużego overola, ale najwyżej się go sprzeda po prostu. Najwyżej zrobimy transfer. I tyle, tak sobie myślę przynajmniej. Bo nie mam większego pomysłu na ten moment, nie? W sensie, jakby wiecie, można mówić co się chce, ale no kurwa, no nie masz czego tu rzeźbić, no. No nazwijmy rzeczy po imieniu, tu nie masz czego za bardzo rzeźbić. Ale Berardiego będziemy mieć, proszę bardzo. Kurna, może wyrośnie nam gwiazda. W sumie ma potencjał na 9-2, ale z niego wyjdzie jakieś 7-6, tak stawiam. Nie ma tutaj nikogo, z którego by wyszło powyżej 80, z tego co widzę. Wszyscy raczej potencjał na 70, 75, no może 80 ten Bruno wyjdzie. Może. Może, jeśli wszystko pójdzie dobrze, ale... No nie wiem szczerze, no powiem wam, że nie wiem, nie? Nie jestem przekonany, o tak powiem, nie jestem przekonany. Dobra, mamy Lecha. Zróbmy sobie konferencję prasową, to na pewno, że morale podnieść naszym. Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Słucham, jakie macie państwo pytania do mnie? Podczas tego spotkania obu drużyn mecz skończył się remisem. Jakie nastawienie na ten mecz? Damy z siebie wszystko i dowiezimy 3 punkty. Bo kurwa potrzebujemy tych 3 punktów. Więc musimy mieć te 3 punkty. Więc 3 punkty. Tak. Ekstraklasa na finiszu. No wiem o tym, powalczymy do końca. No jakby, no co ja wam mogę powiedzieć. Za każdym razem zadają to samo pytanie na końcu, swoją drogą. Liczycie na zbliżenie się do pierwszego miejsca? Zespół gra bardzo dobrze, myślę, że się uda. Tylko tutaj więcej szczęścia potrzebujemy tak naprawdę niż teraz z samej gry. Przykro mi, ale musimy już kończyć. Dziękuję. Bo żeby wygrać teraz... Żeby wygrać teraz, musieli... Legia musiałaby po pierwsze przegrać jakiś mecz, a po drugie zremisować, a my w tym czasie wygrać wszystko. Więc tak sobie myślę, że... No może być kurna ciężko, nie? Może być ciężko. Raz zróbmy sobie zbieranie pucharów. Może się przydać. Może być kurka ciężko, więc jestem ciekaw w sumie jak to wyjdzie. No ale chciałbym, no w pierwszym sezonie, żeby od razu PO ten.
po mistrza sięgnąć, to by było dobre, nie? To by było dobre. No, szkoda, że przespałem troszeczkę z tymi juniorami, bo być może, jakbym nie przespał z juniorami, to mielibyśmy jeszcze większe szanse na to, żeby to zrobić. No, a tak to wyszło jak wyszło, nie? Dałem dupy, no i co poradzę, no? Teraz to już wiecie, teraz to już się trochę mleko rozlało, bo się sezon kończy, nie? Gdyby nie to, no to wiadomka. Dobra, wywalaj tą piłkę i gramy. Nie ma czasu na jakieś tam próby. Przejdź do meczu. Zmieńmy sobie tylko ciuszki. Bo tymi to ja tak średnio lubię grać. Wolę jednak te białe, nie wiem czemu, jakoś tak ładniejsze są. Tak? A tymczasem jeszcze zmieńmy sobie może jakieś zmiany w drużynie, coś tego. Nie ma chyba potrzeby, słuchajcie, nawet. Wszyscy, kurwa, wypoczęci. O co tu chodzi? Jak wszyscy wypoczęci? To jest w ogóle możliwe? Chyba po tym Manchesterze oni tacy zmęczeni byli. O, witam, witam państwa, witam, witam. Michael Isaac, król strzelców ekstraklasy w ogóle, 20 bramek ma. To zaszczyt relacjonować. A ile Ruiz ma na przykład? Albo Rodriguez? O, coś mi się tu kurna nie widzi, żeby on był pierwszy tym Izakiem, ale może, nie wiem. A tymczasem, słuchajcie, zaczynamy. Już tu Ciara próbuje, ale szybko przejęte Bukari bokiem boiska. Ajajaj. No z faulem, ale Bukari się nie poddaje, słuchajcie. Bukari. Bukari, odegranie do środka. Kurwa mać, no tak dobrze było. Oj, 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 Ciara. No i podanie do tyłu, aleś to zrobił do Izaka. Kurna, ten Izak też musi reagować tam. A tymczasem Souza. Dobre. Jak on to przez nogi, kurwa, podał? Co jest? Ali. Oj, 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 zaczynają. Znowu Ciara. No to wystarczy przyblokować, słuchajcie. Dobrze, właśnie, o tym mówię. Oj, oj, groźnie, groźnie. Rodriguez, przerzutka do Huerty. Tu się nie ma nad czym zastanawiać. Huerta. Huerta. Huerta do Atajacha, dobrze, Atajach. Atajach, będzie próbował. Kurwa mać, niedobrze. No jeszcze Atajach, no próbuj, próbuj, próbuj. No weźcie mu tą piłkę. Zajebiście Huerta. Dobre, podanie do środka, do Ruiza. Ruiz! Zablokowany jeszcze. Ale Baran przejmuje tą piłkę. Tymczasem Sanchez. Sanchez z Baranem, Baran z daleka. I Mrożek to broni. No, Milić. Kurna, jak tu próbują chłopaki. Souza. Dobre podanie do środka, ale tu już jest Rodriguez. Rodriguez z Bukarim, Bukari z daleka. I poprzeczka, jeszcze Ruiz dobija i gol. Mamy pierwszą bramkę. No teraz mecz nabierze rumieńców. Oj, oj, oj. Ja już myślałem, że to nie wpadnie, nie? Już myślałem, cholerka, że to nie wpadnie. Bo tak, kurna. No ale ładnie tu tym Bukarim, ładnie. No ale mam jakiegoś pecha do tych cholernych poprzeczek, nie? Ten szkielet bramki mnie dosłownie prześladuje. Dosłownie. Zaczyna kolejorz od środka boiska po stracie bramki. Tymczasem Murawski, Anderson. Tutaj Ciara z Bukarim. O, na spokojnie Alvarez przejmuje tą piłkę. Oj, kurna, niedobrze, niedobrze. Panowie, tak to my nie możemy grać. Dobra, na spokojnie, Kovacevic. On nie ma za bardzo z kim, więc będzie przerzucał. Jeszcze Angulo. Do Atajacha, Atajach, do Huerty, Huerta. Bokiem boiska, już przejęty Milić. I jeszcze zablokowany przez Milicia Atajach. Atajach na krótko. Do Barana, Huerta. Jeszcze Baran. Rodriguez, Rodriguez. On nie ma z kim zagrać. Więc oddaję do Atajacha, Atajach, do Huerty, Huerta. Huerta, bokiem boiska, Huerta. Jeszcze odegranie, Atajach, co on tam zrobił? Co on tam zrobił? To była taka sytuacja na bramkę. No, ale tu trzeba, kurna, wracać. Tu trzeba wracać, tu nie można się zastanawiać, bo Izak to na pewno wykorzysta, bo Izak to ma, wiecie, raz się wygrywa, więc trzeba uważać. Oj, oj, oj! Co tu chłopaki z kolejorza próbują faulować? Ale na całe szczęście sfaulowali tylko siebie. Bukari bokiem boiska. Bukari. Bukari będzie wrzucał. Jest tam Huerta. No ale odbija tyłem głowy. No Huerta, ale to trzeba przejąć. Weź tego Milicia.
No weźcie go tam, weźcie go tam! I co się wydarzyło? A, koniec! Koniec pierwszej połowy. No szkoda, mógł jeszcze podtrzymać, ja bym to zabrał teraz i strzelił. Kurna, trzeba coś wymienić. Zrobimy zmiany. Baran wyjdzie. Za Barana wejdzie Kalmar. I na razie to tak zostawmy. Chłopaki dość wypoczęci, więc nie ma co kombinować. Tymczasem do boku Angulo, do Atajacha. Atajach jeszcze z Kovacewiczem. Ten do Bukariego, ale no... No, nie oszukujmy się, no... Szkoda gadać, nie? Izak, do boku boiska, Joel. Joel, jeszcze do Souzy! Souza, ale Labrowicz to broni! Dobrze, dobrze, Labrowicz, dobrze, dobrze. Tak jest, tak jest. Na spokojnie, Huerta tam. Oni będą na krótko grać. Ciaras, Alim, Ali. Ali, jeszcze tu próbują. Jest wrzuta! No i Izak strzela bramkę na 1-1. Mówiłem, żeby tego Izaka nie zostawiać samego. No, mieliście go kryć. I co się wydarzyło teraz? Mamy wynik remisowy. Dobra, Kalmar. Kalmar będzie próbował coś tutaj pokiwać. Ale no nie za bardzo ma z kim grać, bo nasi to za bardzo się nie chcą ruszyć do przodu. A tymczasem Sanchez. Sanchez obraca się, strzela! Kurna, tak blisko było. Ale muśnięta tutaj piłka przez obrońcę. Że do Huerty, Huerta. Huerta! I zablokowany, ale chyba rzut karny. Oj, tak, tak, będzie rzut karny, słuchajcie, będzie rzut karny. Dobrze, dobrze, panie Zakolaku, dobrze, dobrze, to mi się podoba. No ta, no dobra, trafił go w rękę, no ale nie zwiększał obrysu ciała, no nie wiem, no. Dość naturalnie ta ręka była ułożona. Dobra, trzeba zmienić, bo Sanchezem jakoś tak mi chyba lepiej to wychodziło. Sanchez, Sanchez, w lewy dolny róg, Sanchez! I mamy 2-1! Brawo, Sanchez, brawo! Dobrze! Jazda z kolejorzem. Jedziemy z nimi. Dobre, dobre przejęcie Sanchez. Sanchez do Ruiza, Ruiz. Ruiz. Jeszcze przekłada piłkę, strzela, ale no nie oszukujmy się, no. Z czym do ludzi, no. Z czym do ludzi. Tak to nie możemy strzelać. Bukari będzie próbował, tak jest. Sanchez. Ale nie do niego, do dołu miałeś to podać. Oj, 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 Souza. Souza jeszcze tutaj bokiem do Ciary. Ciara wysuwa do Andersona. Anderson będzie bokiem boiska. Wrzuca. Oj, dobrze zablokowany przez Angulo. Jeszcze Kalmar tutaj z kiwką. Dobrze, Sanchez. Sanchez. Sanchez holuje tą piłkę. On nie ma z kim zagrać. No i traci tym podaniem. Oj, oj, niebezpiecznie. Ale jest tutaj Alvarez, więc wszystko pod kontrolą. Jeszcze Sanchez do Bukariego. Bukari. Do Ruiza, Ruiz! Ruiz, on będzie wychodził sam na sam. Jeszcze zakręcił, strzela, ale prosto w nogi bramkarza. No nie, no tak nie możemy strzelać, słuchajcie. Tak nie możemy strzelać i Ciara będzie wychodził z tym kontratakiem. Oj, 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 jak się rozpędza. Nie ma kto go dogonić, Alvarez już ledwo zipie na nogach. No nie, 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 nie tak! O kurwa mać. Dobra, to trzeba zrobić zmiany w takim razie. Solbakken za Bukariego. Sancheza trzeba zmienić za Bonka. Atunia niech idzie za Huertę. No i co? No i tyle chyba z tych zmian, co? Bo nie bardzo kogo mam tu zmienić jeszcze. No cóż, jak to mówią? No cóż, no było dobrze i mamy remis, no. Trzeba to teraz nadrobić. Ja mam wrażenie, że ten Kalmar bardzo słabo gra mimo wszystko. Ja mogę go chwalić, mogę go nie chwalić, ale mam wrażenie, że on bardzo słabo gra. A tymczasem Kalmar bokiem boiska. Kalmar z Solbakkenem. Solbakken do środka, do Bonka. Bonk. On nie ma z kim. Do tyłu, do Angulo. Angulo do Atajacha jeszcze. Atajach. No i kurwa, stracili piłkę. Oj, oj, oj. I jeszcze akcja teraz zablokowany Izak. Dobrze. Jeszcze, kurna, Ciara teraz. Brawo, Kovacewicz, brawo, Alvarez. Solbakkenem, Solbakken. Solbakken do Nowaka. Nowak,
Nowak! Kurna, nie prosto w ręce bramkarza! Kurwa, ten mrożek! W ostatniej chwili! Nie no, to musimy strzelić, słuchajcie. Strzał! Zablokowany! Ale tym razem bez karnego. Kurwa i koniec meczu! Ja pierdolę, no nie mogliśmy tego inaczej skończyć. Znowu remis? Kurwa mać. No i teraz to już tym bardziej nam to pierwsze miejsce odjechało. Teraz to już raczej nie do nadgonienia, nie? Kurwa. Powinniśmy byli to wygrać, no. Też jestem rozczarowany. Czy macie problemy w ataku? Nie. Dlaczego? Po prostu kurwa słabo strzelałem dzisiaj, no. Czy możemy grać lepiej? Oczywiście, że możemy. To wszystko. Ja również dziękuję, aż się zdenerwowałem tym wszystkim. No i co? No i... Kurwa, Legia przegrała. A nie, oni nie grali meczu. Ale gówno. O ja pierdolę. No i co ja mam teraz zrobić, no? No zirytowałem się trochę, wam powiem, nie? Zirytowałem się tym Lechem. Bo myślałem, że będzie lepiej, no. Myślałem, że pójdzie dużo lepiej. Jest raport o juniorach, coś zaktualizowane bardziej. O, ten Bullock dobrze rokuje, ten Bruno też dobrze rokuje. Całkiem nieźle ten Santos. No zobaczymy, no, może akurat na drugi sezon się przydadzą. Kurna, no... No słabo, no co ja wam mogę powiedzieć, no słabo, nie? No słabo, Legia wygrała mecz, więc odjechała nam na 5. Kurwa mać. Nie, nie wygrała, dwa razy remis zrobili. Oni zrobili dwa razy remis. Ej, ale to jakbyśmy wygrali kurwa z Lechem i teraz z ŁKS-em, to byśmy byli pierwsi. O ja pierdolę. Dobra, z ŁKS-em musimy wygrać. To nawet nie ma co mówić. To musimy wygrać, nie? Nawet sesji treningowej nie robię. Ja ich zjadę po prostu do zera. Zobaczycie, patrzcie teraz to. Dobra, ten skład niech zostanie, tylko ciuchy trzeba zmienić. I dobra. Zróbmy tak. No i co? No i jazda z nimi, nie? Jazda z nimi, nie ma to tamto. No jest trochę stresik, powiem wam. Jest trochę stresik, bo chciałbym doprowadzić do tego pierwszego miejsca. Nie, ale czy to się uda? Nie wiem. Zdenerwowało mnie ten remis, kurna, z Lechem, bo gdybyśmy z nimi wygrali, to myślę, że pierwsze miejsce to leciutko, nie? A tak musimy walczyć do końca, no. A Tajach przerzuca do Alvareza, Alvarez tam jeszcze dobre podanie do Sancheza, a, który traci niestety. A Malachowski, Pirulo, dobra, na spokojnie, tak jest. Na spokojnie, panowie, ale tam był... Nie było żadnego faulu? Bo teraz był, ale... Kurwa, no ale to panowie, co wy robicie w tej obronie, no? A Tajach z Huertą. Huerta do Bukariego na drugi koniec boiska, tak jest. Bukari, gol! Mamy 1-0, słuchajcie, mamy rozpoczęcie. No i jazda z nimi, jazda, to nie ma to tamto. No z kolejorzem żeśmy zremisowali, no ale z ŁKS-em to już trzeba wygrać, no. Jakby szanujmy się trochę. To już trzeba wygrać, dobrze. No prawie dobrze. No i co, no i strata. Jezus, jaka jeszcze beznadziejna ta strata. Tejan zablokowany. Ale rzut... Co? Jak to rzut wolny? O kurwa, niedobrze. Będą strzelać. Dobrze, Labrowicz, zajebiście. I komu ja mam to podać, jak tu nikogo nie ma? Dobrze, Kovacevic do Alvareza, Alvarez, bokiem boiska, Alvarez, wypuszcza do Bukariego, ale gluten przejmuje to podanie. Dobra, jeszcze raz, Bukari. Kurwa.
ten gluteny i głowackie to... Dobra, trzeba uważać. Na spokojnie. Panowie, na spokojnie. No nie możemy im dawać tak rozgrywać. Bo zaraz będzie znowu akcja jak przed chwilą. Pirulo! Kurna, no jakby weź mi się w garść, nie? Dobra, Atajach. Atajach, bokiem boiska, Atajach. On nie ma z kim. No i po co tak chujowo podajecie to? Co to było? A, rzut wolny, no dobra. Baran. Z Rodriguezem, Rodriguez z Alvarezem, Alvarez do Bukariego, no i gówno, no i beznadziejnie to wychodzi, no. Panowie, to nie możemy tak grać, no. Oj, zajebiście, Bukari zbiega, strzela i kurwa nie trafia. No nie wierzę w ciebie, nie? Nie wierzę w ciebie, Bukari, no coś ty odjebał teraz. Kurwa, na lepszej sytuacji to chyba nie można było sobie wymarzyć. Dankowski przerzuca do Pirulo. Kurna, tu Letinowski jeszcze. Pirulo, ale dobrze Angulo to przejął. Tak jest, Baran. Będą wyprowadzać kontrę. Tylko najpierw muszą mieć z kim. Dobrze, Huerta. Huerta, już widać tam Rodriguez'a. Huerta. Podanie do Sancheza. Sanchez strzał, ale Arnd broni to. Kurwa, no nie możemy tak, panowie. To trzeba przynajmniej jeszcze jedną wrzucić. Tak na przypieczętowanie wyniku. Niepotrzebnie tym Bukarim to strzelałem. Myślałem, że wiecie, że trafię w jakąś rękę czy coś, może jakiś karny z kapelusza znowu. Sędziowie tutaj tak lubią na przykład. No i Alvarez, no i jeszcze Alvarez! Alvarez! Zablokowany, ale jeszcze Rodriguez jest przy piłce, jeszcze Sanchez! Sanchez! Z Alvarezem, Alvarez! Ajajaj! Plan dobry, wykonanie... A, wysokich obrońców tam mają, to nie będę wrzucał, bez sensu. Nie ma za bardzo ten Huertą z kim zagrać. I Rodriguez! Zablokowany znowu. Kurna! Kurna! O, ten Baran nam strasznie kondycyjnie odstaje od drużyny, nie? To mi się nie podoba i trzeba byłoby go chyba sprzedać za kogoś. Kogoś, kto byłby lepiej kondycyjnie przygotowany do tych meczy. Śliwa, dobrze, Sanchez. Bukari. Bukari. Oj, 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 co on zrobił? Rodriguez! Rodriguez bokiem boiska, Rodriguez. Jeszcze wrzuca, ale do kogo? Ale do kogo? Ja chciałem, żeby on to wrzucił, ale troszeczkę do tyłu bardziej, no. A tymczasem Ruiz. Ajs z faulem. Kurna. Wskoczył mu na łeb, to się w sumie nie dziwię, że faul. A tymczasem... Dobrze, Kovacevic. Tak jest. Oj, oj, oj. No i Flis to przejął. Kurna, ale to... Ale mnie tu robią, ty. Nie pogrzało was za bardzo? No ale to Atajach, to ty miałeś przejąć, stary. Oj, 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 Ramirez. Do Pirulo, Pirulo, bokiem boiska. Oj, dobrze Atajach, dobrze go przytrzymał, tak jest. Atajach, on nie ma z kim. Cyk do Huerty, Huerta. Oj, dobrze rozegrane, tylko nie za bardzo jest co zrobić. Dobrze, Huerta, jeszcze przepychaj się tam z nim. Kurna. Dawaj, dawaj, Pirulo, Dankowski. Z jednej strony nie zależy mi na tym, ile wygramy, ale chodzi o to, żeby wygrać, nie? Tym wszystkim. Baran do boku, do Bukariego, Bukari. Bukari. Do Sancheza, Sanchez strzał z daleka i gol! Co on strzelił? Co on zajebał? O, Holender! O, żeś kurna! I to nie był finezyjny strzał, żeby była jasność. Ależ to pięknie zrobił. Ależ okienko. Łojojoj. Łojojoj. No i mamy 2-0 z ŁKS-em, moi drodzy. Mamy 2-0. Więc coraz lepiej to zaczyna wyglądać. Chociaż nie ma się co podniecać. Bo z Lechem też nam szło dobrze, a później wyszło gówno z tego, więc... O, i właśnie o tym mówię! I właśnie o tym mówię! Nie możemy tak dawać!
O, będzie wrzut z rogu. No, no, panowie! Jeszcze Labrowicz tam. O Jezus Maria, co tu się wydarzyło? Ale by był dramat, nie? Ale by był dramat, jakby z tego bramka padła. A tymczasem Atajach. Atajach do Huerty, Huerta do Ruiza. Ruiz do Sancheza. Sanchez! Jeszcze próbował, ale Arndt szybszy. Kurna. Dobra sytuacja była, no ale wykonanie wiadomo, prawda? Jak zawsze można by rzec. Oj, Głowacki tutaj porobił chłopaków. Dobrze, Baran. Baran, oj, oj, oj. Baran teraz porobiony. Oj, niedobrze, ale chyba spalony, tak jest. Mamy spalonego, to na plus akurat. Alvarez. Alvarez, jeszcze. Co tam się wydarzyło? A, faul. Dobrze, Bukari. Do Sancheza. Sanchez wrzuca to, ale nie miał tam kto tego przejąć. Obrońcy troszeczkę za wysocy. No, no, panowie. Dobrze, dobrze, Alvarez. Dobrze, do Bukariego. Bukari. Bukari, jeszcze. Sanchez. Sanchez, strzał z daleka. On próbuje, on próbuje. On się zna na tych strzałach z daleka. On wie, jak zagrozić bramkarzowi. I jeszcze tutaj na spokojnie, tak jest. Ruiz przy piłce, Ruiz do Sancheza, Sanchez do Huerty, Huerta ze stratą piłki. Kurda! A można było jeszcze tego trzeciego strzelić? Można było! Ale i tak wygrywamy 2-0, więc jestem zadowolony. I teraz pytanie, jak Legii poszło w kolejnym meczu? Teraz pytanie, jak Legii poszło w kolejnym meczu? Mam nadzieję, że była przegrana. Dziękuję, dziękuję, witam Państwa serdecznie. Słucham, jakie macie Państwo pytania do mnie? Czy nie było tak, że zespół ŁKS przegrał ten mecz jeszcze zanim się on rozpoczął? Mieliśmy dziś wszelkie argumenty, jesteśmy najlepsi w Ekstraklasie, tak, tak. Nie, no oczywiście żartuję, proszę pana, żartuję. No, mieliśmy przewagę, prawda, na boisku, dobrze zagraliśmy, więc jakby to no, o co chodzi, prawda? Jakby o co chodzi, nie tak dobrze jak my, oczywiście. Odnieśliście pewne zwycięstwo 2-0, czy jest pan zadowolony? Stać nas na jeszcze więcej, bo faktycznie mogło być 4-0, myślę, w tym meczu. Dziękujemy. Ja również dziękuję. Życzę miłego dnia i w ogóle. I tego typu, i całe te 2 punkty. Wszystko. Wszystko rozwiąże się tak naprawdę, kurna. W ostatnich meczach, no. Ostatnich meczach. Pytanie, jak będzie po spotkaniu z Radomiakiem. Mam nadzieję, że Legia przerżnie. Byłoby super. Byłoby super. Jakby Legia tam nie dała rady. Ale. Ale nie zagrali jeszcze meczu. Kurwa. Myślałem, że może jakimś cudem. Może, no może. No i nic z tego, dobra, grajmy jeszcze tego Radomiaka, bo teraz musimy wszystkie mecze do końca zagrać, no niestety. Znaczy stety, niestety w sumie, no bo wiecie, no. Chcę doprowadzić ten sezon do końca i pierwsze miejsce mieć po prostu. Witam Państwa serdecznie, uda nam się, damy radę, spokojnie. Pierwsze miejsce jeszcze będzie nasze, zobaczycie. Czy nowy mecz to nowe koncepcje taktyczne? Nie wiem, no. Gramy dobrze, nie? Czy znów pokonacie Radomiaka? Tak, damy radę. Radomiak nie jest jakimś super zespołem, nie oszukujmy się, więc nawet nie będę robił tego przygotowania wstępnego. Jeszcze bym sobie tylko zmienił kolory koszulek, klasycznie już tradycyjnie wręcz bym powiedział. I możemy, myślę, ruszać. Możemy, myślę, ruszać. Lećmy z nimi jak to tamto, no. Szybko, szybko. Nie ma tutaj czasu do stracenia. Chcielibyśmy jak najszybciej zobaczyć, kurwa, to trofeum, nie? Myślę, że wszyscy, nawet wy też, nie? Dobra, Baran. Dobre odegranie do Rodriguez'a. Rodriguez! No i niepotrzebnie do Ruiza. No mógł troszeczkę wcześniej spróbować. Oj, dobrze! Dobrze, Ruiz! Ruiz do Sancheza. Sanchez traci piłkę, ale Rodriguez jeszcze tam i nic z tego. Niepotrzebnie to strzelałem. Mogłem to przyjąć na spokojnie, przełożyć sobie piłkę i wtedy coś pomyśleć. A tymczasem Bokele, Grzesik. Grzesik. O kurwa, jak go zrobił tam. Oj, 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 do środka.
Oj, kurna, nie swoich, nie swoich, moi drodzy. Nie możemy swoich kosić. Bukari, oj, 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 niebezpiecznie tutaj zagrali. Radomiacy. Alvarez przerzuca na drugą stronę do Atajacha. Atajach do Barana. Baran jeszcze próbował do Ruiz, ale Ruiz mu odbiegł niepotrzebnie. Dobrze. No dobrze, dobrze, tylko mu zabierzcie tą piłkę. Zajebiście, tak jest. Bukari. Do Bukariego, Bukari. Bukari jeszcze z Rodriguezem, Rodriguez z Baranem, Baran z daleka i... Znakomita blokada strzału. Jakiś... coś? O kurwa, to jest ze 20 metrów może. 18 metrów. No tak blisko to jeszcze nie strzelałem. Więc nie wiem, czy to się uda, szczerze. O kurna, jeszcze nie ta noga. Nie mam tu lepszego strzelca, nie? Dobra, weźmy Sancheza. Sanchez. Sanchez i rzut wolny z 18 metrów. Sanchez. Na 3, no 2 i 8 i zobaczymy. Sanchez! I broni to Majchrowicz! Kurna! Taki dobry rzut, no nie, no takie miejsce do tego rzutu wolnego. No takie miejsce, Bukari, jeszcze dobrze, odegranie, Ruiz, strzela i mamy gola! Także nic straconego, słuchajcie, nic straconego. Co prawda wolnego nie trafiliśmy, ale Ruiz już to nadrobił. I mamy 1-0. Mamy 1-0. Zobaczmy, Caput. Oj kurna, czemu ty tego nie przeciąłeś? Luiziano. Pedro Jorge. Nie wiem, jak on się tam nazywa. Nieważne. Huerta. Nie ma z kim zagrać. Huerta. On nie ma z kim grać. No, halo. Oj, dobrze do Barana. Baran do Ruiza. Ruiz. Ruiz. Dobrze. Do Alvareza. Alvarez. Ale nie, no, nie prosto w klatkę. No, bez przesady, no. Oj, panowie, ale tu trzeba się wrócić. Znowu Pedro w natarciu. Ale dobrze, że Radomiak nie ma za bardzo siły biegać. Sanchez z Bukarim, Bukari. Jeszcze odegranie do Barana, do środka. Baran do Huerty, Huerta nie ma z kim, więc odgrywa do Rodriguez'a, Rodriguez próbuje do Barana, ale ten nie dobiega. Szkoda, szkoda. Abramowicz, Alves. Oj, teraz Pedro znowu. Pedro. Pedro. Ole podanie. Co on zrobił? Grzesik i gol. Oj, 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 karamba, ale dałem się porobić. Mogłem go od razu tam kasować. Niepotrzebnie się zastanawiałem. Dobra, Alvarez. Alvarez, bokiem boiska. No na razie nie ma z kim, Alvarez. Holuje tą piłkę, żeby ją stracić na samym końcu. Dobrze, dobrze, Alvarez. Z Sanchezem, Sanchez. Jeszcze Ruiz. Ruiz. Sanchez strzela. No i Majchrowicz broni to. Majchrowicz dobry refleks ma, trzeba przyznać. Naprawdę dobry refleks ma. Albo to ustawianie, w sumie jedno z dwóch. Ruiz dość zmęczony, wypadałoby go wymienić na Nowaka. Co my tu jeszcze mamy do zmiany? No Kalmara zamiast Barana na pewno. No i co, słuchajcie, no i let's go, nie? No i let's go, druga połowa. Dobrze, na spokojnie, tak jest, Atajach. Atajach, ale on nie ma z kim na razie. No i strata, kurwa. O. Dobrze, Kovacevic, tak jest, na spokojnie, Kovacevic. A, cofnięty, spalony był, kurwa. O Jezus. No tego się nie spodziewałem, szczerze mówiąc. Oj, 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 co tutaj próbują Radomiacy. Ale dobrze, na spokojnie, Atajach. Do Kalmara, Kalmar. Jeszcze do Huerty, Huerta. Huerta do Nowaka, Nowak! 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 Oj, to nie koniec! Myślałem, że to będzie rzut rożny. A tu widzę, że mnie porobili, kurna. Ale się daje się zrobić jak bambik, nie? Dosłownie. Dobrze, Atajach, tak jest. Atajach! Przerzut, tak jest! Do Bukariego, Bukari! Bukari strzał z daleka, ale zablokowany. Ale jeszcze tu jest Sanchez, Sanchez. Oj, 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 jaki wślizg. Kurna, no Radomiakowi widać, że zależy na tym, żeby wygrać.
Ale nam też. Nam też, Bukari. Do Alvareza, Alvarez. Holuje tą piłkę. Alvarez. On nie ma z kim. Nowak. Jeszcze. Jeszcze. Co on kurwa zrobił? Co on co tam się kurwa stało? Brak mi słów. Kalmar. No ale tu Kalmar, to ty miałeś coś zrobić, a nie stadzi się patrzeć. Bukari z Kalmarem. Kalmar. Kalmar! Kurwa jebany Majchrowicz, no. To będzie remis, słuchajcie, jak tak dalej pójdzie. No kurwa, nie jeszcze Holder. Dobrze. Huerta, ale on nie ma z kim. Huerta! I jest bramka Alvareza! Mamy 2-1! Ależ oni to zrobili, kurna, co tu się wydarzyło? Udało się zbudować wiele akcji, a następnie sfinalizować jedną z nich. O Jesus! Teraz tylko to utrzymać, słuchajcie, albo strzelić jeszcze jednego. No najlepiej bym jeszcze strzelił, ale no... Nie oszukujmy się, przy tym co gramy, to lepiej by było to jednak utrzymać. Kovacevic. Dobrze, do boku, do Huerty, Huerta. Jeszcze z Nowakiem, Nowak. Nowak! Z Rodriguezem, Rodriguez będzie strzelał z daleka, ale Majchrowicz już tam jest, Bukari! Jeszcze zablokowany. I żółta kartka Lacestora. A za co on dostał tą żółtą kartkę? Oj, 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 ale on tu Huercie przejechał po nogach. I całkiem dobrze, że dostał tą żółtą. Ale nie mam za bardzo z kim tu zagrać. Huerta. Do Rodriguez'a. Rodriguez będzie strzelał z daleka, Rodriguez! Ale broni to bramkarz. Kurwa, no jebany Majchrowicz, no. Jeszcze Huerta. Huerta. Do Rodriguez'a. Rodriguez! No i znowu Majchrowicz, no. Dobra, do 3 razy sztuka. No teraz już musi siąść. Oj, ale teraz to beznadziejnie siadło, nawet bym powiedział Majchrowicz. A i broni to, no. Do ilu razy sztuka, jak myślicie? To wciąż jest różnica, którą można w końcówce odrobić. Dobrze, na spokojnie. Rodriguez, strzał z daleka! No i nic z tego. Nic z tego. A było dobrze, no. Był pomysł, był dobry, no. Tylko wykonanie, no. No wykonanie, no. No właśnie. No. Luisiano. Dobrze, Sanchez, tak jest. Trzeba to zdecydowanie przerywać. Tym bardziej w sytuacji, w której to jest końcówka meczu. Bukari stracił piłkę. Kurwa, Bukari, nie możesz tak grać. Dobra, słuchajcie, na spokojnie, panowie. To trzeba przejąć, to trzeba przejąć. Bokele. No, jeszcze, 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 no. Przyciśnijcie ich, dobrze, ale brawo, brawo. Zagrał Radomiak na czas, podoba mi się to. Jak wygrywam, to mogą grać na czas nawet cały mecz. O kurna, 2-1. No Lech zremisował, więc jakby o drugie miejsce się nie boję, ale pytanie o pierwsze, nie? Pytanie co z pierwszym? Bąk sfrustrowany. No to go zmotywuje, mam nadzieję. Bąk gra ostatnio słabo, więc jakby no jest jak jest. No jest jak jest. Udało wam się wygrać wyrównany mecz, strzelając decydującą bramkę w drugiej połowie. Czas się skupić na następnym meczu. Już dajmy sobie spokój z tym. Wygraliście ledwie jedną bramką. Czyżby Radomiak okazał się jednak trudny do pokonania? Nie no, to był dobry mecz. Wygraliśmy, o co chodzi. Dziękuję bardzo. 3 punkty są? Są. Czy jesteśmy... Kurwa, jesteśmy na pierwszym miejscu, tylko że Legia jest jeden mecz mniej, nie? Skipnijmy sobie to do meczu i zobaczmy. Skipnijmy sobie to do meczu i zobaczmy, co to z tego będzie. Kurwa, no te 2 punkty, no. Te 2 punkty. Jedno zwycięstwo mniej mają, ale mają 5 remisów więcej, no. Kurna. Ajajaj. Wyrównana ta walka, no wyrównana, no do ostatniego meczu dosłownie będziemy się bić. Natomiast słuchajcie, to tyle jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz, no i pamiętajcie o subskrypcji, jeśli nie subskrybujecie. No i też słuchajcie, zachęcam do wspierania mojego kanału, żebym mógł więcej tworzyć takich materiałów jak ten. No,
Także dzięki wam jeszcze raz, do następnego, na razie, no i cześć.